dla triumfu. Zła potrzeba tylko, żeby dobrzy ludzie nic nie robili. A ty jesteś dobrym człowiekiem? Cześć, dzień dobry. Szanowni Państwo, jesteśmy rodzicami, jesteśmy obywatelami tego kraju, którzy mają dość biernego przyglądania się, jak rząd rozszerza przymus szczepień o kolejne pozycje, a my, co najwyżej z bezradności, możemy tylko zgrzytać zębami. Samo narzekanie, wylewanie swoich żali na forach internetowych, na Facebooku, samo gadanie, to zdecydowanie zbyt mało, by zmienić rzeczywistość. Żądamy zniesienia przymusu szczepień na rzecz ich dobrowolności, koniecznie w połączeniu z powszechną, rzetelną i społecznie kontrolowaną edukacją o zaletach, jak i ryzyku związanym ze szczepieniami. Żeby nie było wątpliwości, nie domagamy się zakazu szczepień, lecz rzetelnego informowania o wszystkich konsekwencjach ich przyjmowania oraz ich dobrowolności, tak jak to jest w 18 innych krajach Unii Europejskiej. Mamy pomysł i szczegółowo rozpisany plan jego realizacji. Jak najpóźniej w ciągu roku doprowadzić do zmiany obowiązującego prawa na takie, które pozwoli nam rodzicom decydować o sobie, naszych dzieciach, w tym również o sposobach leczenia i profilaktyki. Prawa, w którym znów staniemy się wolnymi ludźmi. Nasz pomysł sprowadza się do powszechnej, szeroko zakrojonej i bardzo skutecznej kampanii społecznej, która zwróci uwagę na problem ryzyka związanego ze szczepieniami. Pomysł nie jest niczym nowym, ale już plan jego realizacji jak najbardziej tak. Wiemy, jak dotrzeć do kilku milionów ludzi za około 30 tysięcy złotych. Mamy też plan, jak zdobyć te pieniądze oraz zapewnić ciągłość finansowania działań aż do ostatecznego zwycięstwa. Całość rozpisaliśmy jako projekt Stop Przymusowi Szczepień. Jego streszczenie znajdziecie na www.stopprzymusowi.pl. Jeżeli i ty chcesz zmian, to pierwszy krok ku temu zapoznać się z projektem. Kluczowym założeniem naszego planu jest działanie kolektywne. Zaangażowanie wszystkich tych, których już dziś nie trzeba przekonywać, że zabieg szczepienia obarczony jest wysokim ryzykiem powikłań. Dlatego w tym miejscu apelujemy do wszystkich rodziców, do wszystkich dobrych ludzi o włączenie się w pracę zespołu społecznie wrażliwych, którego pierwszym zadaniem będzie przeprowadzenie kampanii crowdfundingowej. Nieważne jakie masz kompetencje, nieważne ile masz czasu, ani gdzie mieszkasz, potrzebna jest każda para rąk, każda otwarta głowa i każda zainwestowana godzina. Każdy, absolutnie każdy z Was może, a nawet powinien mieć swój udział w realizacji projektu. Dopóki jesteśmy bierni, rozbici, podzieleni i niezorganizowani, dopóty nie osiągniemy wspólnego celu. W Polsce w ciągu ostatnich 22 lat na drogach zginęło 110 tysięcy osób. W Stanach Zjednoczonych każdego roku tyle samo ludzi umiera w wyniku powikłań poszczepiennych, a 9 milionów ludzi doznaje innych niepożądanych odczynów poszczepiennych. Odnosimy się do oficjalnych danych rządu USA, gdyż Polska w praktyce nie prowadzi takich statystyk. W obu krajach szczepienia są przymusowe, a ich liczba jest zbliżona. Przy zachowaniu proporcji w liczebności mieszkańców na tej podstawie możemy szacować, że w Polsce szczepienia powodują śmierć od 13 do 20 tysięcy dzieci rocznie, a kolejny milion doznaje poważnego uszczerbku na zdrowiu. Tylko działając razem, w przemyślany, skoordynowany sposób, mamy szansę położyć temu kres. Tylko solidarni wobec siebie mamy dość siły, aby zmienić rzeczywistość, chociaż w tym wąskim zakresie.